Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 23. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. O tym, co działo się w tej serii pojedynków, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim Filip Karmański, zawodnik Bałtyku Koszalin. Witam. Dzień dobry. Co do 23. kolejki, no, trzeba powiedzieć, że szmat czasu Bałtyk czekał na pierwsze zwycięstwo. No to się udało osiągnąć wreszcie i no, oczywiście pierwsze zwycięstwo na własnym boisku. No i trzeba powiedzieć, że chyba ciśnienie trochę zeszło. No wiadomo, długo czekaliśmy. Ostatnia wygrana była z Astrą, o ile dobrze pamiętam, 4-0. No zeszło, wszystko zeszło z nas, ciśnienie. Teraz mam nadzieję, że kolejne mecze to będzie też dobre pojedynki, w których wywieziemy 3 punkty. Patrząc na wasze dotychczasowe występy, przede wszystkim w tych rozgrywkach wiosennych, widać znaczący progres, jeżeli chodzi o waszą grę. Widać, że w każdym pojedynku walczycie o zwycięstwo, wcale nie odpuszczacie, mimo tego, że wasza sytuacja jest bardzo trudna. No tak, zdecydowanie tak. Poprawiła się gra, zdecydowanie więcej gramy w piłkę. Staramy się przynajmniej. Walczymy, no i za każdym razem próbujemy no, wywalczyć te 3 punkty. Rywal no nie należał do najłatwiejszych, KS Chwaszczyna to już zespół, który praktycznie ma już zapewnione utrzymanie. Może na awans to nie może liczyć, bo ma zbyt dużą stratę, ale mimo wszystko to jest bardzo wymagający przeciwnik. No tak, zdecydowanie. Tam grały nieźli zawodnicy z niezłych klubów tutaj w naszym okręgu. Niektórzy już po debiucie w Ekstraklasie i zdecydowanie no, wymagający rywal i no, mają te pewne utrzymanie, które już widać sobie zapewnili i grają po prostu tak. Dla was też to taki mecz bez presji. Tak, no dokładnie. My już no, nie ma co liczyć na to utrzymanie, tylko żeby wyjść z twarzą z tej trzeciej ligi po prostu. Zobaczmy, jak to wyglądało w 23. serii pojedynków. Bałtyk Koszalin mierzył się na własnym boisku z KS Chwaszczyno. Skróty z tego meczu przed nami, a także to, co miał do powiedzenia po spotkaniu trener Mateusz Kazimierczak. W 23. kolejce spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze Bałtyk Koszalin stroje niebieskie mierzył się na własnym boisku z KS Chwaszczyno. Bałtyk pogodzony z degradacją, natomiast KS Chwaszczyno niemal pewne utrzymania na tym szczeblu. Faworytem był zespół przyjezdny, jednak Bałtyk ostatnio prezentował dobrą dyspozycję, zatem można było spodziewać się ciekawych emocji. Pierwsze 15 minut to przede wszystkim ataki drużyny przyjezdnej. Tutaj rzut rożny, strzał głową niecelny. Chwilę później kolejna akcja w wykonaniu drużyny gości. Pierwszy strzał nieudany, drugi ze spalonego. No i mamy pierwszą akcję ofensywną w wykonaniu Bałtyku. Przemysław Saliwon do Łukasza Szymańskiego. Ten uderza i jest golna. 1-0. Kolejna okazja Bałtyku. Rzut wolny dla miejscowej drużyny. Uderza Krystian Krause prosto w bramkarza. Kolejna akcja gospodarzy. Szymański świetnie piętko do Krausego. Ten z sytuacji sam na sam przegrywa pojedynek z bramkarzem gości. Później do głosu doszli zawodnicy KS Chwaszczyno. Tutaj jednak na posterunku golkiper Bałtyku. Najlepsza okazja pierwszej części meczu dla KS Chwaszczyno. Przemysław Duda i fatalnie przestrzelił zawodnik KS Chwaszczyno. W drugiej części meczu goście próbowali odrobić stratę. Tutaj z dośrodkowania wyszedł strzał, ale broni Skrzyński. Wolny dla drużyny przyjezdnej. Złe ustawienie defensywy Bałtyku. Słupek ratuje naszą drużynę przed utratą bramki. Błąd obrońcy drużyny przyjezdnej. Krause jednak lepszy golkiper ekipy przyjezdnej. Rzut z autu. Jest uderzenie, jednak strzał niecelny. Jeszcze próba Macieja Gregorka, który chwilę wcześniej wszedł na plac gry. Uderzenie broni golkiper drużyny przyjezdnej. Maciej Gregorek nie pograł zbyt dużo w tym meczu. Za dyskusję czerwona kartka dla zawodnika Bałtyku. Tym samym zespół koszański kończył mecz w 10. Ostatnia akcja całego spotkania. Rzut wolny, dośrodkowanie w pole karne. Uderza Przemysław Duda, broni Skrzyński, dobitka Kowalskiego nad bramką. I do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Bałtyk ostatecznie wygrał 1-0.
i było to pierwsze zwycięstwo drużyny koszańskiej na własnym boisku w sezonie 2015-2016. Przede wszystkim można powiedzieć, że wreszcie nareszcie tutaj Stadion Bałtyku został odczarowany w tej rundzie. W tym sezonie nawet, bo jeszcze nie zdobyliśmy kompletu punktów u siebie. Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, zwłaszcza dwa razy kapitan Christian Krause nie popisał się skutecznością. Zagraliśmy naprawdę pierwsze 45 minut z wiatrem, to nam troszeczkę pomagało, ale w tych sytuacjach mieliśmy i powinniśmy prowadzić 2-3-0. Chociaż ta pierwsza połowa powinna się zakończyć wynikiem remisowym, bo w ostatniej sekundzie przeciwnicy mieli super sytuację. Dlatego takie sytuacje trzeba wykorzystywać, żeby później nie było takiej nerwowej końcówki, jak widzieliśmy. Co do drugiej połowy, też przez większą część gry dużo walki, dużo ambicji z obu stron, ale tak naprawdę też tych sytuacji już w drugiej części nie było za dużo. Nie było, bo troszeczkę przeciwnik i my troszeczkę się cofnęliśmy, przeciwnik nas do tego bardziej zmusił. No, końcówka nerwowa, mogliśmy wyprowadzić też kilka dokładniejszych kontrataków i wtedy by był spokój. Tak, ale najważniejsze, że mamy 3 punkty, cieszymy się z tego, to nam było najbardziej potrzebne. Patrząc przez pryzmat tego spotkania, przez przebieg tego meczu, te wszystkie najciekawsze akcje, no trzeba powiedzieć, że mieliście kilka takich trudnych chwil w tym pojedynku. No mieliśmy zdecydowanie, nieraz chwaszczyno dochodziło do naprawdę groźnych sytuacji, ale broniliśmy się jakoś, dawaliśmy radę. Widać, że te treningi strzeleckie, chwaszczynie to chyba na bramkach do rugby, bo tam wszystko tak wysoko tak, w powietrze. Tak, zdecydowanie chyba tak. W tej kolejce Gwardia Koszalin mierzyła się na wyjeździe z Gryfem Słupsk, pojedynek derbowy na Pomorzu Środkowym i spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Bramkę dla naszej drużyny zdobył Mateusz Kołodziejski. Co miał do powiedzenia po tym spotkaniu trener Tadeusz Żakieta? Posłuchajmy. Bardzo dobre spotkanie. Zagraliśmy bardzo ofensywnie. Nie przełożyło się to niestety na zdobyć 3-punktową, choć byliśmy bardzo blisko. Pożyliśmy sobie naprawdę sporo sytuacji bramkowych. I tak począwszy od pierwszych minut, no i idealną sytuację bramkową miał Kołodziejski zaraz na początku spotkania. Fajnie wszystko zamknął, dośrodkowanie, niestety uderzył piłkę w słupek. Potem były sytuacje Słowińskiego, bardzo dobra sytuacja Słowińskiego, bardzo dobra sytuacja Ziętarskiego. Również Wójcik miał okazję na zdobycie bramki. Pierwsza połowa, mimo dosyć sporej przewagi, były momenty nawet, że nie wypuszczaliśmy Gryfa z własnej połowy, skończyła się wynikiem remisowym 0-0. Zaraz na początku drugiej połowy udało nam się strzelić bramkę na 1-0. Bardzo dobre zagranie prostopadłe do Kołodziejskiego i zamienił to podanie na bramkę. Wydawać by się mogło, że mecz jest pod kontrolą, że nic tam w tym meczu nie grozi. Postarzaliśmy sobie kolejne sytuacje. Natomiast no niestety nie uszczeliśmy się jedynego błędu. I po troszeczkę takim niefrasobliwym zachowaniu bramkarza Gryf strzelił bramkę. Była to 70. bodajże chyba 7. minuta. Pomimo tego dalej stworzyliśmy sobie jeszcze sytuację i przy stanie 1-1 Ziętarski uderzył na bramkę. Niestety piłka ponownie nie znalazła drogi do bramki, bo padła na poprzeczkę. W końcówce spotkania idealną sytuację zmarnował Michał Szałek. No i w ostatnich sekundach jeszcze szansę na zdobycie bramki miał wprowadzony na końcówkę Szkopiński. No niestety bardziej się skupił na sile niż na precyzji i piłka też minęła ślad po bramki. Szkoda tego meczu, bo zasłużyliśmy na wygraną, ale jak to bywa w piłce nożnej, nie przyznaje się punktów za wrażenie artystyczne, a po prostu trzeba strzelać bramki i wygrywać. Patrząc na dotychczasowe wasze wyniki, no zdecydowanie chyba wam lepiej się wiedzie w dotychczasowych spotkaniach niż Gwardii Koszalin. Mimo wszystko no, nie jest to łatwa liga. No nie, zdecydowanie tutaj rezerwy Lechii czy Pogoni grają fajną piłkę, zdecydowanie przodkowo gra. No silną, zdecydowaną, wiedzą o co grają i no ciężka liga. Tak dla porównania, masz dla porównania rozgrywki juniorskiej, seniorskiej, jak się to ma do siebie, Centralna Liga Juniorów czy też seniorzy? No w Centralnej Lidze Juniorów zdecydowanie jest mniej takiej waleczności, więcej może trochę grania w piłkę, a w trzeciej lidze zdecydowanie fizyczność i siła decyduje o wyniku spotkania, a mniej właśnie z tego grania. Dynamika też ma jakiś duży wpływ? Szybsza jest piłka jednak w trzeciej lidze, czy jednak... O wiele. W trzeciej lidze o wiele szybciej trzeba reagować na sytuacje boiskowe, bo no, mniej czasu jest, szybciej doskakują. W juniorach jeszcze jest chwila przemyślenia, można przyjąć, odwrócić się, a w seniorach już tego nie ma, trzeba wszystko dynamicznie.
I patrząc też na przez pryzmat waszych wyników, trzeba powiedzieć, że co tydzień jest jakiś ciężki mecz w trzeciej lidze, jednak w rozgrywkach juniorskich no jest większa różnica między zespołami z czołówki, a tymi, które są na dole tabeli. No tak, bo w trzeciej lidze no, każdy walczy, mają po prostu walczaków w swoich drużynach i no, każdy chce zdobywać te punkty, to i są seniorzy, dla niektórych to jest praca, a w juniorach niektórzy po prostu przychodzą dla przyjemności jeszcze grać w piłkę i jest różnica zdecydowanie. Ci, co już się pogodzili ze spadkiem, to odpuszczają. No widać to na boisku. Zresztą ostatni mecz juniorów 6-2 z przedostatnią drużyną w tabeli, to już jest spora przepaść w wyniku między takimi dwoma drużynami. No tak, jeszcze to oni Zawisza Bydgoszcz się bije też o utrzymanie w rezerwach. Z tego, co słyszałem, to przyjechali też takim mocno okrojonym składem. Więc już większość zespołów przyjeżdża takimi no, zawodnikami no, słabszymi, można tak powiedzieć. Podsumowanie tego, co się działo w 23. kolejce, tabela, także zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników 23. kolejki. Bałtyk Koszalin pokonał KS Kwaszczyno 1-0. Gryf Słupsk remisuje starcie z Gwardią Koszalin 1-1. Pogoń 2 Szczecin pokonała GKS Przodkowo 3-1. Punkty za darmo dostała Wineta. Wieżyca Pelplin przegrywa z Bałtykiem Gdynia 0-2. Świt Skolwin pokonał Kartuzję Kartuzy 2-1. Lechia 2 Gdańsk pokonała Kaszubię Kościerzyna 3-0. Podział punktów w Gdyni. Arka remisuje starcie z Drawą 2-2. Oto tabela, na czele GKS Przodkowo z drobkiem 56 punktów, po 49 mają Wineta Wolin i Bałtyk Gdynia, 45 Świt Skolwin, 41 KS Kwaszczyno, 39 Lechia 2 Gdańsk, 36 Pogoń 2 Szczecin, 34 Drawa Drawsko-Pomorskie. Dolna część tabeli, Kaszubia ma 31 punktów, 28 Arka 2 Gdynia, Wieżyca Pelplin, Gwardia Koszalin ma 27 punktów i miejsce 12, 20 ma Gryf Słupsk, 19 Kartuzja Kartuzy, 16 Bałty Koszalin. Program 24. kolejki, pauzować będzie Świt Skolwin, Gwardia Koszalin podejmuje Wieżycę Pelplin, Drawa Drawsko-Pomorskie zmierzy się z Bałtykiem Koszalin, GKS Przodkowo podejmuje Kartuzję, Wineta zmierzy się z Gryfem, Bałtyk z Arką, KS Kwaszczyna z Lechią i Kaszubia z Pogonią. Patrząc na komplet wyników 23. kolejki, no oczywiście tu niespodzianka w Koszalinie, wygrywacie z KS Kwaszczyno i tu już o tym meczu już rozmawialiśmy, ale też zwycięstwo Pogoni 2 Szczecin nad GKS-em Przodkowo może nie do końca jest niespodzianką, ale rozmiar zwycięstwa to już chyba troszeczkę sensacją. No zdecydowanie, według mnie jest to jakaś tam niespodzianka w tej trzeciej lidze, gdzie Przodkowo wygrywało mecz po meczu i można to nazwać im małych potknięciem ich. Nie wiem jak wyglądało to na boisku, ale na pewno uważam, że Pogoń tam przeważała, próbowała grać w piłkę, a Przodkowo nastawiło się na kontratak zdecydowanie. No i tą grę fizyczną mają tych zawodników bardzo wysokich i jak to gdzieś tam stały fragment gry się uda, no to wtedy jest korzystnie. A jak nie, no to jak widać 3-1 porażka. No dokładnie tak. Pewnie zabrakło im tych stałych fragmentów w tym meczu. Patrząc też na te zespoły, które są tuż za Przodkowem, Wineta Wolin i Bałtyk Gdynia, te drużyny pokazują nadal, że wcale nie odpuszczają i nadal będą gonić lidera. No właśnie tak widać, że grają, próbują ich dogonić. Zobaczymy, jak to będzie w następnych kolejkach, czy im się będzie udawać. Najbliższy wasz rywal, Drawa Drawsko-Pomorskie, w ostatnim meczu na trudnym terenie remisuje z Arką 2 Gdynia 2-2. No właśnie, a Drawa to jest zespół, który taki jest troszeczkę nieobliczalny i może pokusić się o niespodziankę w starciu z liderami, ale też no, jest to trudny przeciwnik. Zdecydowanie będą grać u siebie. Myślę, że to będzie ciężki mecz, jak każdy w tej lidze, warto podkreślić i zobaczymy, jak to będzie w najbliższą sobotę. No trzeba iść za ciosem. Dokładnie tak. No zobaczymy, czy Bałtyk Koszalin pójdzie za ciosem. W najbliższej kolejce mierzyć się będzie na wyjeździe z Drawą Drawsko-Pomorskie. Gwardia Koszalin mierzyć się będzie na własnym boisku z Wieżycą Pelplin, z zespołem, z którym Bałtyk już rywalizował w tej rundzie. Zwycięstwo Bałtyku na wyjeździe 2-1. Zatem no, dlaczego nie Gwardia mogłaby na przykład wygrać to najbliższe spotkanie u siebie. Wreszcie na wiosnę Bałtyk już ma trochę więcej, dużo więcej punktów zdobytych w tych rozgrywkach wiosennych. No będziemy oczywiście właśnie przyglądać się poczynaniom naszych drużyn. Na dzisiaj to już wszystko. Moim Państwa gościem był dzisiaj Filip Karmański, Bałty Koszalin. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.